Profesor Bralczyk natomiast poinformował, że jego zdaniem pies nie bardzo może umrzeć, ale co najwyżej zdechnąć. Nawet mówienie, że choćby najulubieńszy pies umarł, będzie dla mnie obce. Nie, pies niestety zdechł. A internet powiedział. Ludzie podzielili się na dwa obozy. Tych, którzy mówią brawo, normalno. No i na tą drugą część ludzi, którzy bardzo kochają sobie swoje zwierzątka. Ja jestem w trzeciej grupie osób, które mają bane na to, jak się na to mówi. W sensie, dla mnie to jest jak synonim w odniesieniu do zwierzęcia. Czy zdechł, czy umarł, to jest jakby... Nie wiem, jaka jest różnica. Jeden pies. Ja f***le. I co ciekawe, nie jest to pierwsza wypowiedź profesora Bra. Podczas programu w Kanale Zero również zwrócił uwagę na formę użytą przez Krzysztofa Stanowskiego, że można adoptować zwierzę. Ponieważ adopcja w moim języku odnosi się do ludzi. Tego pieska możemy polubić, przyswoić. Przygarnąć. Rozumiem, że ten pan profesor jest po prostu językoznawcą i to takim, rozumiem, że jakby pół życia na to poświęcił i to jest po prostu chłop, który mówi, jak poprawnie powinno się użyć danego słowa, a nie nic związanego z tym, jakie ma opinie, zdanie, bądź jakie poglądy to reprezentuje, tak? No to tym bardziej w***balne, ja p***. Jak można być kontrowersyjnym? To tak jakbym powiedziała ci, że nie pisze się żyć przez RZ, tylko żyć przed rzecz z kropką. To nie jest kontrowersja, to jest język polski. Żyć to dupa. Co ma ortografia do znaczenia słów? Słuchaj, jest coś takiego, że język polski ewoluuje. Jako kolejne pokolenie nadajemy troszeczkę, tworzymy nowe słowa i nadajemy słowom nowe znaczenia. Co nie zmienia faktu, że przychodzi ci ktoś i ci powie tak, no ale kiedyś to słowo to znaczyło to i to. To jest fakt. Z tym się nie dyskutuje. To nie jest czyjaś opinia, czyjś pogląd, coś takiego, tylko to jest fakt. Istnienia. I jeżeli on mówi, że nie powinno się używać w stosunku do zwierzęcia słowa adoptuj, bo jest to określenie, które zostało stworzone do ludzi, na przykład, że można adoptować dziecko i tak zostało stworzone to słowo, to mówisz, ok, mnie to nie przeszkadza, lubię określenie adoptuj w stosunku do zwierzęcia, spopularyzowało się to, jest to ewolucja słowa poszerzająca trochę jego znaczenie, teraz tak ewoluujemy to słowo. Ale co nie zmienia faktu, że to słowo zostało stworzone do znaczenia dziecko-rodzic, rodzic adoptuje dziecko, bo to jest fakt. Rozumiesz? Ale ci ludzie uważają różne dziwne rzeczy. To uważa różne dziwne rzeczy. Kiedyś była taka fajna akcja marketingowa, przygarnij kropka. I nie wiem dlaczego, ale tego kropka się przyklejało na telewizor w moment odpowiedniej reklamy. Ja nie wiem, jaki to miało cel działania, ale to robiłam. Każdy ma swój język. Nie mamy swojego języka. Nie każdy ma swój język. Mamy jeden wspólny język wszyscy. W sensie Polacy. Mamy jeden wspólny. O, nieuczesana tak, nieuczesana ma swój, to prawda. To nie jest prawda, że współcześnie traktujemy wszystkie zwierzęta lepiej niż w poprzednich epokach, no chyba, że chodzi tylko o te zwierzątka, które widzimy, a reszta to kij z nimi. No właśnie, Szymon moim zdaniem dość celnie punktuje pewną hipokryzję, w ramach której bardzo rozczulamy się nad tymi naszymi słodkimi zwierzętami domowymi, w tym samym czasie po cichu przyzwalając na przemysłową hodowlę zwierząt po to, żebyśmy mogli zjeść pysznego kotlecika w restauracji, a na to, ile to cierpienia powoduje, wolimy nie patrzeć, bo tak nam jest wygodnie. A to, że kurczaki są trzymane w boksach, w których nawet nie mogą się poruszyć i trzeba im ucinać dzioby, żeby z tej agresji, frustracji, bólu i cierpienia nie zadziobywały się nawzajem. Przykro mi, że te kurczaczki tak mają, ale nie mogę jeść czerwonego mięsa, został mi drób, więc sorry, muszę zjeść kurczaczka. No i są bardzo smaczne, to też prawda. Ale jajka kupuję zawsze od kurek z wolnego wybiegu, jeżeli to kogoś pociesza. Moje kury wszędzie, gdzie chcą, no i dlatego ja ich nie zjem, bo ich nie złapię. No i widzisz. Od jakichś 4 miesięcy nie jem mięsa. Jak sobie myślę, że to, co jem, kiedyś żyło, to odechciewa mi się jeść. Zwierząt nie klasyfikuję do żadnej grupy weteranów czy innych i szczerze polecam, naprawdę fajne zamienniki są. Jak sobie mam wyobrazić, że w niedzielę miałby nie być w domu zapachu pieczonego kurczaka z piekarnika według przepisu mojej mamy, to jakoś tak po co żyć? A jeszcze potem to ludzie ci powiedzą, że rośliny też żyją i co będziesz żreć? Ja rozumiem, możemy walczyć o to, żeby... A w sumie no to też jest tak. Walczyć o to, żeby co? Żeby kurczaki umierały w godnych... Znaczy zdychały, znaczy żebyśmy je zabijali, to w godnych warunkach, no dobra, no ale co z tego, jak i tak umierają, bo musimy je zjeść. Trzeba też trochę zaakceptować ten krąg życia i to, na którym elemencie łańcucha pokarmowego my jesteśmy. Bóg tak chciał, bez kitu. Jakby Bóg nie chciał, żebyśmy jedli zwierzątka, to byśmy nie trawili mięsa. Bylibyśmy, były te dinozaury, co były roślinożerne, też byśmy byli roślinożerni. Możemy dać kurkom więcej miejsca i żeby se podziobały jakąś trawkę czy coś i potem je zjeść, ale co, kurka ma być szczęśliwa, że sobie chodzi po trawniku i ten... Ona nie wie, czy jest szczęśliwa. A może
trawie. Ale jak kura może żyć bez głowy, to nie sądzę, żeby ona wiedziała, czy jest szczęśliwa, czy nie. Czyli kurce w małej klatce jest przykro. Jak kurka będzie na trawniczku i będzie jadła robaczka i ziarenko, to będzie szczęśliwą kurką i wtedy można ją zabić na obiad? Tak, okej. Ciekawe macie kurka. Wymagania. Czego nie rozumiesz? No dla mnie to jest trochę nielogiczne, ale zabić humanitarnie. No dobra, no to jest raczej oczywiste, że humanitarnie. Co nie zmienia faktu, że całe jej życie jest skierowane do tego, żeby umrzeć i nakarmić mój brzuszek. To w samej idei nie wydaje się właściwe, jeżeli już chcemy, żeby miała godne, miłe życie, fajne warunki, może rodzinę, może spotka jakiegoś kuraka, koguta znaczy, będzie chciała założyć rodzinę, wychować potomstwo i tak dalej, ale my ją trzymamy tylko po trochę to... Trochę beka, że taki lis może zabijać kurki i rozrywać je na strzępy, a my sobie nie możemy jej upiec na kotlecika sad. No możemy, tylko musimy zapewnić jej wcześniej godne warunki. I to wystarczy, żeby oczyścić nasze sumienie, że zabijamy inne istnienie po to, żebyśmy my nie byli głodni? Jak kurka se podziemy trochę trawki i zje robaczka? Tyle nam wystarczy? Obrońcy zwierząt cię zjedzą. Nie mogą, też jestem zwierzęciem w jakimś tam stopniu. Sądzisz, to też zwierzęta. O poglądzie, że... Zwierzęta też nie wiedzą, co to śmierć. No to jeżeli zwierzęta nie wiedzą, co to śmierć... Nie. Dobra, kurka się rodzi i jest w małej klatce, ale czuje ból. Dobra, czy kurka w małej klatce czuje ból? Jako ból? Ból? Czy tylko jej przykro, bo nie może pochodzić po trawce? No męczy się, ale czemu się męczy? Oczywiście, że odczuwa ból. Miałaś biologię? Tak. Dlatego wiem, że jak jest człowiek i zamkniesz go w więzieniu, jest zamkniętym tym, jemu jest przykro, ale jego to nie boli fizycznie, no chyba, że jej inny więzień mu zrobi krzywdę. Więc pytam, czy jak kurka jest w takim więzieniu, to czy ją to boli? Sra pod siebie i ma zakażenie. Okej, to tu się pokłócę trochę, bo moja babcia miała kury i one też srały pod siebie, mimo że mogły iść gdzieś dalej. No, patodeveloperzy są na dobrej drodze. Ty się dobrze czujesz? Jeżeli nie jesteś zapoznany z konceptem naszych dyskusji, że ja podważam wasze argumenty, żeby lepiej zrozumieć daną sytuację, to może opuść ten stream, zanim pomyślisz, że jesteśmy mordercami kur i w naszych garażach mamy tylko tasaki do obcinania im kół. Ja się pytam, chcę zrozumieć temat, poznać wasze perspektywy, rozumiesz? Dlatego pytam, jakie są rozwiązania? Idę w ten koncept, rozumiesz? Cieszę się, że jesteś otwarty. Jestem. Kura czuje ból na przykład wtedy, kiedy jest szprycowana tyloma lekami, że jej mięśnie rosną za szybko. Okej, to jest mocny argument. To, że kury dostają bardzo dużo leków, antybiotyków i ich wzrost mięśni jest strasznie szybki. Widziałam, jak szybko są w stanie wyhodować kurę z takiego pisklaczka do takiego dużego kuraka, to jest... Nie? Argument, że kura nie ma telewizora jest już na początku, straciłeś moje zainteresowanie, wiesz? Docieramy do ściany absurdu, że mamy dać kurze telewizor, to ja już nie chcę w tamtą stronę iść dyskutować, wiesz? Ile zarabiasz na miesiąc? Więcej od kury, jeżeli do tego znów sprowadzamy dyskusję. Kurze nie damy też najniższej krajowej, no. O więzieniu mówiłaś, Kasiu? W kontekście bólu fizycznego będąc w zamknięciu. Próbowałam przekazać mu myśl. Przemysłowe kurki żyją ściśnięte w klatce, nie widzą światła, chorują i nie są leczone, bo po co, skoro kosztują 15 zł za kilogram. No właśnie, tylko Zuza, tu jest pytanie. Czy my potrzebujemy, żeby im się wykształciły wszystkie organy, czy potrzebujemy tylko udka? Bo i tak zabijemy je po to, żeby je zjeść. Siemano. Nie d***ana jesteś. Ja czy ty, skoro nie rozumiesz koncepcji dyskusji? Lubię udka, ale średnio lubię wizję tego, że coś żyje ch***wo. Lepiej krótkie, ale dobre życie. Czyli Zuza, jesteś zwolenniczką tego, że zjesz kurkę, ale jeżeli miałaś świadomość, że kurka żyła szczęśliwie. Czyli kurka, która biegała po trawce, zjadła robaczka, zakochała się w innym kuraku, podziwiała słońce, rozpostrzegła swoje skrzydła. Czyli to, że kura żyła szczęśliwie, wystarcza ci do ukojenia swojego sumienia, że odebrałaś jej życie, jedząc ją. No to, moi drodzy, mam dla was wspaniałe rozwiązanie. Bo jeżeli dochodzimy do konkluzji, że większości z was wystarczy, że kurka żyła szczęśliwie. Tak, bo mnie zjadł na przykład wilki lub inne zwierzęta, jeśli byłyby głodne. Dobra, ale wilk nie odczuwa wyrzutów sumienia i nie zastanawia się, czy zjadł osobę, która miała udane, szczęśliwe życie, czy więźnia, który akurat spierdolił za skabanu i on się nie zastanawia nad tym. On cię widzi i on cię zje. Rozumiesz? Bo on jest następny w łańcuchu pokarmowym. My jesteśmy nad kurką, a my się zastanawiamy, czy kurka była szczęśliwa. Sam fakt tego, że gorsze traktowana zwierzyna, szprycowana lekami, żyje często w niegodnych warunkach, przekłada się też na jakość mięsa i tym nasze zdrowie. To z tymi lekami tak. Ja bym wybrał szczęśliwa kurkę, ale nie dlatego, że dbam o jej szczęcie, tylko badania wykazują, że mięso z kurki, która nie była zestresowana, jest po prostu lepszej jakości i smaczniejsze. No dobra, czyli bardzo prosty kurwa jest
Konkluzja, wniosek. Musicie poprosić w pracy o podwyżkę i kupować kurki nie 15 zł za kilo, tylko 40 zł za kilo. Te, które biegały szczęśliwie po trawkach i jazda. No, bo jeżeli wasz proces wyboru skupia się na tym, że idziecie do sklepu, patrzycie, kurczak, tani, biorę, a nie myślicie o losie kurki, tylko czasami macie myśl o losie kurki, to jesteście hipokrytami w tym momencie. Bo ja się nie zastanawiam trochę nad szczęściem kurek, ja się zastanawiam nad tym, co zjeść na obiad. I wybieram fileta, jakiego uważam, że ładnie wygląda w opakowaniu. I ja tak robię. Nie zastanawiam się nad tym, czy miał partnerkę w życiu, czy coś, tylko wybieram po prostu fileta. Więc jeżeli wy teraz przychodzicie na czat i tak ochoczo i pełni wypowiadacie się, jakie to mięso jest szkodliwe dla nas, jakie jest niezdrowe, jaka kurka była nieszczęśliwa, to idźcie. Płaćcie te 40 zł za kurczaka, bo dzięki temu dacie sygnał rynkowi, że jest większe zapotrzebowanie na ten produkt premium, ten produkt, który był tą wolną kurkę i dzięki temu zmniejszy się, o to chodzi, no nie? Jeżeli mało kto będzie kupował te kurki z tego chodu klatkowego, te co są ściśnięte, a wszyscy będziemy kupować kurki, które wesoło biegały po trawie, to ludzie nie będą robić kurek, co były w klatce, tylko będą robić kurki, co biegały po trawie, no bo chcą robić. Więc jeżeli teraz krzyczycie, że warunki kurek są nieludzkie, że jak tak można kogoś potraktować, jak tak można tą kurkę zabić, po czym iść i wybrać tą nieszczęśliwą kurę z tej półki sklepowej. To jest po***ne, moi drodzy, po***ne to jest. No naprawdę. A czemu nie jesz psów i kotów? Ja nawet świnek i krówek nie jem. I to nie z wyboru, to z diety. A lubiłam świnki i krówki. Tylko osoby, które faktycznie pracują podczas produkcji żywności, będą wiedziały, jakie wymaganie, standardy i tym podobne producent musi spełnić, aby wszystkie organy dopuściły zakład do produkcji. No i to wygląda tak tragicznie, jak tutaj ludzie opisują, że kurom się dzioby odrywa i 50 z nich jest w jednej klatce, a powinna być jedna i o co tam chodzi? Ja se kur... pojadę na farmę kur zobaczyć, ale jak zobaczę i będzie mi przykro, to co zrobię, jak muszę jeść kurę? Mogę indyka. Co to za różnica, kurwa, które? Rybę. A rybie nie jest smutno, że ją wyławiasz? Ktoś się ostatnio do mnie przyjął, że powiedziałam, że byłam na wędkarstwie, w sensie wędkować. A ja mówię, ty wiesz, że my te ryby wypuszczamy? No i co z tego? Indyk gorszy od kury? No indyk lepszy, bo indyk nie przyjmuje tylu antybiotyków, co przyjmują kury. Indyk jest lepszy od kury. Zdrowszy. A jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie tak. Indyk brzydszy, indyki są przerażające. No to mówię, jedzmy indyki. Zwolenniczką wędkarstwa też nie jestem. To kurwa pewnie też oburzacie łapanie motyli w siatkę. A tofu nie było przykro, jak smażyły się na patelni? Człowiek to istota nadrzędna i podporządkuje sobie zjada istoty niżej i esz. Tak, tylko że ludzie przez to, że mają wysoką taką emocjonalność, dojrzałość emocjonalną, myślą empatię, myślą o losie drugiego, co go zjadają. Tylko właśnie ja nie rozumiem tego procesu, że jest nam przykro, że on żył w złych warunkach, ale nie jest nam przykro, że go zjesz. To jest dla mnie element. I nie mogę tego gdzieś przeskoczyć w mojej głowie. Jest ci przykro, że on miał za małą klatkę, ale nie jest ci przykro, że go zabijasz i zjadasz. Gorsze jest zabicie i zjedzenie kogoś, niż żeby miał małą klatkę. Chyba lepiej jest mieć małą klatkę i żyć, niż mieć dużą klatkę i umrzeć. Mi jest przykro, gdy jem mięso, a mi nie. Mi nie jest przykro. A jak ktoś ma marzenie zjeść kurę pełną perspektyw na lepsze jutro, no to 40 zł za kilo, proszę. Co ty gadasz? No naprawdę? Nie widzicie w tym takiego dziwnego zabiegu, że jest ci przykro, że komuś było smutno, ale nie jest ci przykro, że go zabijesz i zjesz. To jest jakiś absurd w głowie. Po co życie, jeśli nie możesz się nawet obrócić? Ale ty tej kury nie potrzebujesz, żeby się obracała, nie potrzebujesz, żeby robiła sztuczki, nie potrzebujesz, żeby machała skrzydłkami. Ty potrzebujesz ją zabić, zanurzyć w oleju o wysokiej temperaturze i potem ogryźć mięsko od kości. Wierzę, że są hodowle ekologiczne i te kury mają dobre życie. Ale co z tego, że ta kura ma zajebiste życie, może i mieć kurwa doktorat na Harvardzie, robić zajebiste sztuczki, napierać salta kurwa na farmie, jak ty hodujesz ją po to, żeby ją wziąć kurwa, zabić, obrać kurwa z piór, pokroić na kawałki, zamarynować kurwa i zjeść! Ty ją zabijesz! Idziesz ją zabić! To co cię obchodzi kurwa, ile kurczaczków urodziła i wychowała? To jest bez sensu! No i właśnie, i w ogóle, jak jecie szczęśliwą kurę, to wy jeszcze dodatkowo wiecie, że ona mogła szczęśliwie dożyć emerytury. Mogła ułożyć sobie życie na farmie. Dogadać się z tym kogutem do końca. Uciec z nim kurwa w siną dal w stronę zachodzącego słońca. A ty ją jesz! Zakończyłeś jej żywot! To jeszcze gorsze! Jak jesz taką kurę z takiej małej klatki, to wiesz, że chociaż skróciłeś jej cierpienie, jesteś tym łaskawym. To, że ty wybrałeś dzisiaj kurczaka, znaczyło, że ona już nie musiała cierpieć. Może miło spędzić resztę czasu w twoim brzuszku. Co jeść te kury? No nie
te kury są podstawą mojej diety. W oderwaniu już do tego zabijania, tylko tak ogólnie człowiek żyje tak średnio te od 70 do 80 lat, wolałabyś żyć tyle szczęśliwym życiem, czy dłużej, ale w klatce. Dobra, to ja ci to zmienię troszeczkę. Żyjesz 70-80 lat, no nie? Jako na wolnym wybiegu człowiek, ale umierałbyś w swojej 30, w piku swojego wieku, kiedy jesteś w najlepszej formie, żeby cię ktoś zezar. To jest bez sensu. To nie możemy jeść kur, rozumiesz? Żeby one mogły dożyć sędziwego wieku, a zabijesz je w piku, kiedy mogą osiągnąć najwięcej. Nie porównuj ludzi do kur. To on porównał, nie ja. Wolałbym, żeby mnie wpierdolił kanibal w wieku 30 niż żyć do 80, ale jak śmieć. Ja czuję, że ja będę żyła do 80 jak król i nie chciałbym, żeby mnie wpierdolił kanibal. Proszę mi teraz wytłumaczyć, w jaki sposób kura zatruwa środowisko. Sra i pierdzi. Gazy. Okej? Okay? Czyli to jest to samo, co w przypadku krów. Pierdzą. Kiedyś was poproszę o źródło waszej wiedzy. Jestem strasznie ciekawa, co mi wtedy podacie, nie? W sensie, jak powiem wam, proszę o badania potwierdzające na to, że pierdy kury tutaj wpływają w znacznym stopniu na ekosystem. Krowa pierdzi. To, że krowa pierdzi, wiem. Na to już znalazłam rozwiązanie. Teraz pytam, co robi kura, że jest nieekologiczna. Miałam się już pytać, a czemu nie jemy zwierząt, które już umarły? W sensie, w chwili, kiedy zwierzę umiera, to czemu go nie jemy? Ale już sobie sama odpowiedziałam, że to jest wtedy padlina i to jest w ogóle inaczej. No i że się tam rozkłada, no to już sobie sama odpowiedziałam. Niech ci, co chcą, jedzą kury, a ci, co nie chcą, to nie. Ale to nie o to chodzi. Bo tym, co nie jedzą kury, jest przykro, że inni jedzą kury. I jest tym bardziej przykro, że kury są w małych klatkach. I powiem wam tak, jedną rzecz. Ja się z tym zgadzam generalnie, tylko że ja o tym bardzo łatwo zapominam. W momencie, kiedy zostaję konsumentem mięsa, idę do sklepu kupić mięso, totalnie nie pamiętam, nie mam przed oczami tego, żeby pamiętać, że kura miała ciasną klatkę. I to jest jeszcze gorsze, bo mnie stać na to, żeby wybrać kurę, która nie miała ciasnej klatki. A mimo to kupuję pierwszego, lepszego fileta i nie zadaję sobie tego pytania. Więc wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłaby szeroko zakrojona akcja edukacyjna wraz z aktywistami, którzy naklejaliby na szybach sklepów, biegaliby do sklepów i naklejaliby na tej witrynie, gdzie są kury za tym, naklejaliby takie zdjęcie smutnej kurki w klatce. Na pewno chcesz nas zjeść? I ludzie by widzieli tak, o Boże. I by wybrali albo tą kurkę, co miałaby naklejka takiej szczęśliwej kurki, albo by poszli po to tofu. Ale się zmarnuje. Nieprawda. Ich ofiara nie pójdzie na marne. A wiesz czemu? Bo te kurki, które jako ostatnie by zginęły jako kurki w tych małych klatkach, poświęciłyby się dla całego gatunku kur. Bo dzięki temu, że to mięso się zmarnuje i więcej producentów uzna, musimy mieć kurki, które są wolne i szczęśliwe i musi im grać jazz. I wtedy te kurki, patrząc z góry, z kurzego nieba, popatrzą w dół i powiedzą, to dla was, przyjaciele. I odlecą. Uważam, że to zajebiste rozwiązanie. A taka konkluzja na koniec i już takie moje bardziej prywatne zdanie. Jeżeli nas stać, będziemy o tym pamiętać, to warto wybierać ekologiczne kurki i ja sama od dziś postaram się wybierać ekologiczne kurki, tak żeby i zdrowiej dla nas było, bo mają mniej antybiotyków i mniejszą dawkę sterydów i też dzięki temu będą szczęśliwe kurki. A czy my je zabijemy i zjemy? No zabijemy i zjemy, ale przynajmniej były na trawce i było im dobrze i będą zdrowsze. Skoro i tak wszyscy umrzemy, mój drogi, naszą krótką sekundę w perspektywie wszechświata, którą spędzasz na swoim życiu, na tej planecie, możemy poświęcić na to, żeby była to jak najprzyjemniejsza dla wszystkich, dla nas samych sekunda, dzięki czemu wniesiesz coś, niczym ten kosmiczny pył, będziesz tylko tym ziarnkiem, ale to ziarnko może przeważyć szale. Chodzi o to, żebyśmy byli szczęśliwi.